Wszystkim. Oto kolejny odcinek, niestety nie mam tutaj skina swojego, a to jest odcinek z crafted.pl. Tutaj wam pokazuję, że niszczę swój domek i jak go niszczę i filmuję, to wtedy są lagi, więc będzie cięcie. I za chwilę zobaczycie, jak mi to idzie. Może w kolejnym odcinku zobaczymy. No więc po cięciu się widzimy. Dobrze, jesteśmy. Nie chce mi się tego niszczyć, bo to jest niszczenie, a niszczenia. Mam tylko 20 minut do filmowania, więc no, muszę to dobrze wykorzystać. Jedna osoba dziękuję za suba, bo widzę, że ktoś mnie subnął. I to ktoś mnie poprosił, żebym do kogoś się tepnął i pokazał działkę. Już tam idę. Już tam lecę. Szampak. Właściciel. I tylko radzę ci, właściciel, wolite. Jeśli chcesz, żeby ten parkour był darmowy, to radzę ci tutaj dać jedną deskę. I wtedy tutaj jeszcze z łóżkiem tak nie dawać, bo każdy będzie mógł sobie przejść tego parkoura. Ale jak sobie chcesz, zależy. No, piękny dom. Dom piękny. Wow. Ładnie. Dekorowany ładnie. O, okrytek. Właśnie. Muję na... Elo, elo. Okej. Okay. Fajnie, fajny domek. Ja takich domków nie umiem budować jeszcze. Jeszcze muszę jakoś tak... No dłużej jednak... popracować nad takim. No ładnie, nie wiem co to jest. Taka mini kuchenka, taka stołówka. Dziękuję, że ktoś tu otworzył drzwi. No, ho, ho, ho. No widzę, że dużo przestrzeni jest, ale można to fajnie wykorzystać. Elo, elo, już stop, spam. No i fajnie, fajny domek masz, wolite. Ale tutaj jakoś musisz to jeszcze lepiej rozporządzić. Rozporządzić musisz lepiej. Bo tutaj masz, jeszcze nie masz, widzę, szkła. I jeszcze masz dużo miejsca, to można fajnie wykorzystać, ale musisz się zastanowić, jakiś magazyn gdzieś możesz. Wykombinuj coś. Zawsze da się coś wymyśleć, a może to ładnie wyglądać. Albo jeszcze, nie wiem, ja tak podejrzewam, że albo nie masz czasu, albo coś w tym stylu. Bo... No jest tak, że czasami jednak komuś się nie chce, nie ma czasu, albo nie ma słuchawców. Więc jeśli coś chcesz, jakieś szkło, czy jakieś materiały, surowce, to jakby co to ja mogę ci dać. Tyle co ja mam, to mogę ci dać oczywiście. Nie wiem tego przejść. Jaj, to chyba trzeba z double jumpa. I hop. Szkoda, że nie ma takiego parkoura bezpłatnego, bo to by mi się podobało, ale takiego gdzieś tutaj na serwerze, że wszyscy mogą z niego korzystać, a można coś z niego dostać. Czyli nie wiem, powiedzmy TS ze 100 na dzień. Ale byłoby to tłoczno. Tłoczno by tam było. Ej, co mi tak źle idzie, no. No 20 FPS-ów, a... Nie, ja tego skoku nie umiem tak wykonać. Aj, nie skoczyłem. O, double jump. Nie, wiesz co, nie. Ja parkoura nie umiem przejść. Zawsze mam z nim kłopot. Taki sobie jestem.
zawsze się wkurzam, że paru kurza. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ładnie, ładnie wygląda. Duży, ładny, ale trzeba to lepiej uporządzić. Na zewnątrz jest ładnie. Z zewnątrz jeszcze nie jest wszystko gotowe, ale jest ładnie. O, chwila, automatyczny zapis. Gdzieś tutaj sobie pójdę. Żeby nie na czyjejś działce taki zapis rozpocząć. No. Fajnie. Fajny domek. Uf, nie wiem, czy jeszcze mam przetepnąć do ciebie, kozo. Zawsze mam kłopot, by zapamiętać twój nick. Kozoman. Soczyj. Chwila. O! Czyli Kubolowi 112 usunęli działkę chyba. O ludzie, spłoć. Nie wiedziałem, że tak można. No to ciężko. Ciężko. Nie powiem, że nie jest łatwo. Danke. Fajnie tu piszą. Moje sorki. Moja wina. ETP. Nie wiem, kogo trzeba zapamiętać po prostu takie niki. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zły. O, w końcu zapamiętałem dobrze. Jeszcze do ciebie się tepnę. Zobaczę jeszcze jakieś zmiany. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał odcinka, jak u niego byłem, to oczywiście. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, kozoman. Cześć, cześć. Filmik. Cześć. Wina skrzynka jest zawsze pusta, okej? Okay. Lotto, aby wejść do wyboru jest... zawsze. To dobrze, tak chcesz. Wej... Oj, zawsze... Oj, nie chciałem powiedzieć ten... Ko... Co... Men... 35... O, dzięki. Oj. To... To może dwa. No i co się dzieje? Aha, jeszcze chwila. No nic. Właśnie patrzę. To jest trade czy sell? Byłem aż kłopot. Diament za 190. To tak drogo dosyć. Cegła? Ale to jest trade? Skupić, tak, kupić. 5 i 1. Nie wiem. Może jeszcze coś tutaj jest fajnego? Jeden trade. Obsydian ma 40 za jedno. No to może to coś kupię od niego, żeby nie było, że nic nie kupuję. Kupię tak sobie 10 i zobaczę, ile mam money. No 26, no to dobrze. Przesłałem mu dużo, miał coś na przyszłość.
Zachodzisz aha. Widać, że masz domek, nie będę ci wchodził. Jak będziesz oglądał ten odcinek, to będziesz wiedział, co mówię. No widzę, że budujesz. Budujesz cały czas. Nie, spoko. Spoko, spoczko. No to chyba idziemy do domu. Tu. Mam nadzieję, że się ucieszyłaś, bo ci tam przesłałem co nieco pieniędzy. Mi się za niedługo kończą. Tak to już jest. Chyba sobie połowię ryby. Albo sobie to kopię. No, ale i tak miałem szczęście, że weszłem, bo było 280 na 280 osób i nagle się dzwoniły dwa miejsca i nagle w tym całym czasie weszłem na crafted.pl. No i patrzcie, i weszłem, i filmuję dla was. Więc to jakiś cud, że mi się udało. I ja niszczę ten domek, bo to miało być na konkurs. To był już jakiś czas temu. I no powiedzmy sobie szczerze, namęczyłem się, żeby go wybudować, ale jednak nic niego nie dostałem i nie chcę tak dalej w takim starszym domu mieszkać. Jak się nazywasz na ety? Chwila. Przestało mi filmować. Co się stało, ale mieliśmy cięcie. Cały czas są jakieś cięcia, coś się dzieje. O, chyba jest MWczka, więc nie wiem, co się dzieje, ale mogę wam powiedzieć. No, o, jest MWczka, jest PL. Coś się stało i już wam mówię, że tutaj się spotkałem z Kozomen, Kozogamer i ty. Już wam to mówię, że coś tutaj się mi dzieje. Nie wiem, co się dzieje nawet. Coś tu chyba sobie przypadkowo klikam i sobie wyłączam, ale już wam mówię, że byliśmy u Kozogamer. I ty, nie wiem, czy to się sfilmowało. No nie wiem. Nie wiem, czy to się sfilmowało niestety, bo coś jest nie tak. Nie wiem, co się dzieje. No, cześć, cześć. Nie wiem, czy to się sfilmowało. Wiem, że już się filmuje. Nie wiem, co się dzieje. Wuczka jest. Cześć, wuka. Niszczę. Poczekaj, niszczę. Właśnie. No nie wiem, co się dzieje, ludziska, ale cały czas coś mi się wyłącza, nie wiem, co się dzieje. Więc będziemy też kończyć ten odcinek, bo coś mi laguje. Więc nie wiem, co się dzieje. Wiem tylko tyle, że coś mi tutaj się dzieje. Nie wiem, co. Tak. Nie wiem, co się dzieje, ale coś mi tutaj ścina i jest coś nie tak. Ja to rozwiążę oczywiście, ale na ten moment nie wiem, co tutaj się dzieje. Wiem tylko tyle, że coś tu jest nie tak. Widzę, że masz kłopot. Możesz to zalać, zniszczyć. No, więc chyba będziemy kończyć nasz odcinek, bo coś tutaj się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, wiem tylko, że coś mi przerywa. W ogóle już miał czas i będziemy już kończyć. Więc no, widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to się streamowało, co nie, więc no nie wiem. Więc miłego oglądania. Dajcie łapkę. Miłego oglądania, jak miałem na początku powiedzieć, no nic. Zaopkujcie, dajcie suba i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.